Mam na imię Marcin, jestem operatorem od tego walca. Walec jest marki Wacker. Posiada wibracje na dwa bębny z możliwością wykorzystania jednego przedniego albo tylniego. Posiada również zraszanie na dwa bębny. Przy pracach związanych z laniem masy asfaltowej. Walec waży 3,5 tony, napędzany jest silnikiem Hatsa. Ogółem maszyna jest bardzo fajna w eksploatacji, bo pozwala na jakichś mniejszych, że tak powiem, pracach pozwolić dojechać w takie ciężkie dostępne miejsca. No ja tylko chciałem wspomnieć, że właśnie uprawnienie na tego typu sprzęt, czyli jak walec drogowy, oczywiście te uprawnienia pozwalają, jakbyśmy na tym mieli zdawać egzamin sprzęcie, to wiemy doskonale, że te uprawnienia też dotyczą cięższego sprzętu. No, zademonstruję teraz jazdę, jak to wygląda w pracy, jak się uruchamia, no i tyle. To super, zapraszam. Czyli tak, jakbyśmy tutaj mieli wspomnieć na temat teraz tego sterowania, odpala się kluczykiem jak w samochodzie, tak? Standardowo kluczykiem, tak jest. Walec posiada dwa poziomy wibracji na bęben przedni, na bęben tylni. Są także zraszania bębnów, jest przód, jest tył. Awaryjny hamulec parkingu, który przy naciśnięciu takiego guzika od razu uruchamia pracę maszyny. Czyli po prostu maszyna stanie. Tak jest. To tutaj ten, to jest joystick, to jest do sterowania, joystick, tak? Do sterowania, jazda, przód, tył. Tu jest do załączania wibracji. I tak to wygląda. Maszyna ogółem jest bardzo prosta w obsłudze. Okej. Jeżeli chodzi o takie tematy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Byśmy tutaj mogli coś na temat tego powiedzieć. Wiadomo, że poruszamy się, utwardzamy teren. Ta maszyna jest olbrzymia, więc musi manewrować między przeszkodami, prawda? Zgadza się. Maszyna jest o tyle sprawna, że akurat skręty jest połowane w połowie i nie ma problemu z operowaniem. Na pewno, że tak powiem, przyczyna tej bezpieczeństwa odpowiada tutaj to wzmocnienie, które chroni przed jakimś wywróceniem, gdzie operator, jak powiem, ma... Oprócz tego mamy pas bezpieczeństwa, który oczywiście używamy za każdym razem. Zademonstruję teraz jazdę, jak to wygląda. Dobrze, super. Okej, teraz tak, panie Marcinie, pytanie jest takie, bo to jak nazywamy ten przód, to nazywamy bęben, czy jak to się nazywa? Tak, mam. Bęben. Tak. I rozumiem, że ta przednia część jest skrętna, tak jest. A tylna? Walec ogółem jest w połowie skrętny, bęben jest na stałe, że tak powiem, zamocowany, a walec jest łamany na siłownikach w połowie. Czyli bęben ogółem jest taką częścią na stałe, że tak powiem. Czyli ta, rozumiem, czyli jakby ten walec składa się z dwóch części, tak jest. Z których ta przednia część jest skrętna, tak, i nią jakby kierujemy walcem. Okej, ja chciałem tylko ze swojej strony dodać, że prowadzimy szkolenia na walec. Tutaj jeżeli chodzi o ten walec, pan wspomniał, że on waży 3,5 tony. Tak jest. Ale są oczywiście większe, cięższe, w zależności od potrzeby, zakresu prac, które się wykonuje. Teraz obecnie tutaj wykonujemy pracę na drodze dosyć wąskiej, na jakimś dojeździe do posesji, więc tutaj jakby większy walec nie jest potrzebny.
Natomiast jeżeli Państwo zrealizujecie kurs w naszej szkole, na takim walcu będziecie mogli pracować na większym, po prostu tu już nie będzie miało znaczenia. Ważne, że mamy uprawnienia, bez uprawnień nie możemy wykonywać tego zawodu, tej pracy. Dobrze, fajnie, dziękuję bardzo, powodzenia życzę. Dziękuję i do usłyszenia, bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.